Siemanko, jeszcze chciałem pokazać, jak wyglądają kaki u mnie, czyli persymony. I właśnie zobaczcie, tak wygląda to w trakcie zimy w sumie, bo mamy dzisiaj Sylwester, więc 31 grudnia wyglądają moje kaki w ten sposób. Patrzcie się. Pierwszą odmianą jest kaki kaukaskie tak zwane, czyli ta... Tu macie gdzieś nazwy, jeżeli jest. Hurma kaukaska. Hurma kaukaska. Więc wygląda tak. No, drzewko ma tak no, 1,50 m, pewnie z 1,5 m. Tu już jest dość grube. Więc mam nadzieję, że w tym roku zaowocuje. Pierwszy raz zakwitnie. Możliwe, że się też doczekam już owoców faktycznie. No jest tam już delikatnie przycięte, chociaż będę jeszcze je podcinał. Tak wygląda to drzewko. Drugie kaki to jest kaki wschodnie. Hurma wschodnia. Więc tutaj macie. Ta jest cieńsze. Wysokość ma nawet wyższa jest. Bo ma taki jeden długi pęd. Bardzo długi. No ale... Ale ładnie rośnie. No i czekam też na kwiaty, na owoce. No i kolejną odmianą jest kaki Nikita Dobrowaja, coś takiego. No Nikita tak zwana. Więc tutaj właśnie rośnie moja Nikita. Bokiem wychodzą jakieś dziczki, widać to są 3 dziczki. Prawdopodobnie to jest szczepione na wschodniej, znaczy wróć, na kaukaskiej odmianie, bo jest najbardziej mrozoodporna. Najlepiej służy jako podkładka, więc tak wygląda właśnie moja Nikita i ona jest podparta trochę bambusowym kijkiem, bo no przechylała się, wiatr ją chyba wywracał czy coś w tym stylu, ja ją tak podparłem, żeby prosto rosła. Ona ma z 1,20 m wysokości. Jeszcze wam pokażę jedną sadzonkę, którą mam w tunelu foliowym. No i tutaj mam w tunelu foliowym sadzonkę w tamtym roku ukorzeniana. Wygląda tak, jak ktoś chce, ona jest na sprzedaż w sumie, jak nie, to będę musiał gdzieś ją na wiosnę przesadzić, bo widzicie, jest w tunelu foliowym, koło wanny, więc mi przeszkadza, nie będę miał gdzie tutaj bardzo pomidorów sadzić, więc wolę sobie wykopać stąd i mówię, jak ktoś się odezwie, zanim będzie wykopywana, jak ktoś sobie będzie chciał taką kaukaskę umieć. Ona ma z 80 wysokości. Rozgałęziona już, jeszcze nie przycinania. Na pewno przed wysyłką przetnę, jak będzie ktoś chciał. No. Roczna sadzonka. Z 1 cm pieńka. Więc taka już dość dobra, duża. Więc to tyle na temat kaki. No, najlepiej widzę, że ładnie, ta kaukaska właśnie najlepiej rośnie u mnie. Widać od razu, to ta wschodnia tak średnio. Mówiłem, że po prostu była łamana. No i najlepiej, znaczy najgorzej w sumie ta Nikita. Ale mówię też dlatego, że była łamana jednak. W tamtym roku, czy 2 lata temu w sumie była łamana. Ja mam wszystkie tamte, co tam były. 3 odmiany, około trzecia zima, 4. rok będzie. Więc już trochę mają, no i mam nadzieję, że będą owocować. 4., 5. sezon ponoć owocują. Przynajmniej tak czytałem gdzieniegdzie. No i dobra. To tyle. Na razie, do zobaczenia w nowym roku, no bo mamy już Sylwester, więc ja lecę porobić rzeczy, które jeszcze muszę porobić. Idę się bawić i widzimy się w nowym roku. Cześć!